I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. W kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na makijaż walentynkowy. Jest to makijaż, który również możemy wykorzystać na co dzień. Zmieniamy kolor szminki, tak naprawdę jesteśmy gotowe do wyjścia. Jest to makijaż romantyczny, bardzo delikatny, świeży, promienny, także mam nadzieję, że takie lubicie na moim kanale, ponieważ ja lubię, jak skóra wygląda przede wszystkim zdrowo i takie kosmetyki wykorzystuję w swoich makijażach. Dzisiaj przetestujemy sobie kilka produktów marki PSO, o których jest ostatnio naprawdę głośno. Zrobiło się mi również dobrą reklamę podkładu, także bierzemy go pod lupę. Testujemy razem z różnymi fajnymi produktami tej marki. Będzie szminka, będą bazy, także zobaczymy sobie, jak one przedłużają makijaż, przede wszystkim jego trwałość, ponieważ o to nam chodzi, żeby makijaż wytrzymał nam kilka kolejnych godzin, żeby wyglądał perfekcyjnie i ładnie się prezentował również na wyjściach, także tego oczekujemy również od produktów, które nakładamy, poczynając od pielęgnacji i kończąc na makijażu, także dobry podkład jest naprawdę bardzo ważną rzeczą, także dzisiaj przetestujemy sobie, jak się sprawdzi najnowsze dziecko marki PSO. Także zostańcie ze mną, mam nadzieję, że miło spędzić czas. Tak jak Wam wspominałam, będzie kilka trików makijażowych, które Wam pomogą i przede wszystkim ułatwią makijaż, także czego chcieć więcej, kawa, herbata i zaczynamy. Startujemy z makijażem, zacznę może od bazy wygładzającej. PSO oczywiście wypuściło kilka rodzajów baz, które sobie spokojnie dobierzecie do swojego rodzaju skóry, przede wszystkim do potrzeb i efektu, jaki chcecie uzyskać finalnie nakładając makijaż. Ja lubię bazy wygładzające z uwagi na to, że robią taki efekt bluru na skórze, wygładzają ją i naprawdę fantastycznie się nakładają na niej podkłady, natomiast są też bazy matujące, nawilżające, więc kwestia też Waszych potrzeb. Albo na przykład możecie nakładać taką bazę strefami, tak jak Wam pokazywałam w przypadku olejków, czyli na przykład na żuchwę, okolice strefy T możecie nakładać na przykład matującą, tutaj właśnie wygładzającą, także kwestia tego, jaki chcecie efekt uzyskać. Ja po nowy podkład. Pokazywałam Wam go ostatnio na Instagramie, stwierdziłyście, że to jest po prostu Wasz absolutny hit, Natural Finish Longwear i to jest Everyday Foundation, czyli taki na co dzień makijaż, który jednocześnie zauważyłam na Instagramie i na wielu relacjach i też filmika, bo podglądałam również u innych dziewczyn, jakie miał wykończenie ten podkład. Ma bardzo ładne krycie. Ja go mam, już Wam mówię, w kolorze, żeby tutaj Wam nie skłamać, 03 Sand i to jest dosyć ciemny kolor, natomiast pamiętajcie o tym, że ja regularnie używam produktów samopalających, balsamu brązującego marki Mokosz, teraz troszeczkę testuję sobie produktów brązujących z Vita Liberata, więc to są produkty, słuchajcie, takie brązujące i nakładam oczywiście gąbeczką. Też często pytacie się mnie o gąbeczkę, to jest, słuchajcie, gąbeczka Hulu. Najlepsza z możliwych, ona się super czyści, jest moim zdaniem bardzo plastyczna i przede wszystkim nie nadgryziona zębem czasu, a używam ją naprawdę dosyć długo, więc nałożymy na jedną część twarzy. I ona ma takie wykończenie satynowo-półmatowe, także to jest taki podkład, który przede wszystkim nie wygląda mokro na skórze. Często takiego efektu nie lubicie, uważacie, że wtedy to wygląda po prostu nieświeżo. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o krycie, to można budować, natomiast zobaczymy, czy nie będzie efektu ciastka. Także nałożymy po jednej stronie, pokażę Wam, jaka jest różnica, a zaraz nałożymy sobie po drugiej stronie twarzy. Kolor jest bardzo fajny, przyciągniemy troszeczkę na szyję, ale myślę, że się bardzo ładnie wtopił. I przede wszystkim delikatnie zakryto niedoskonałość, także ja uważam, że będę potrzebowała drugą warstwę, ale nałożę na drugiej części twarzy, zobaczymy sobie różnicę i wtedy ocenimy efekt finalny. Nałożę sobie, słuchajcie, coś na usta, zwłaszcza, że ostatnio też mówiłam Wam w takich trikach pielęgnacyjnych, że odkryłam bardzo fajną maść, która leczy, słuchajcie, wszystko, od popękanych ust, po jakieś suche miejsca na ciele, egzemę, łuszczycy, naprawdę ma bardzo szerokie zastosowanie, ma super skład, także to jest to Hemp King CBD Salve. Też macie na nią zniżkę w razie czego. Dajcie znać w ogóle, czy kupiłyście i jak Wam się sprawdza, bo ostatnio mi pisałyście, że to jest
to, czego szukacie, bo tutaj mamy 100 ml, słuchajcie, jest to mega, mega wydajny produkt. Tak wygląda, słuchajcie, pierwsza warstwa, z bliska możecie ocenić, jak ten podkład wygląda. Moim zdaniem jest to bardzo naturalny efekt, naprawdę mi się podoba, ma fajny taki lekko żółto-beżowy odcień. Tutaj nie mamy absolutnie jakiegoś tonu pomarańczy. Więc jeżeli chodzi o samą kolorystykę podkładu PS, naprawdę tutaj ładnie zadziałało, jeżeli chodzi o kolorystykę, więc dołożę sobie jeszcze jedną pompkę. Cały czas pracuję gąbeczką. I muszę Wam powiedzieć, że najczęściej dokładam właśnie w strefie policzków, gdzie potrzebuję, po prostu mam wrażenie, że większe ogrucie, nie z uwagi na zaczerwienienia. Po prostu lubię taki efekt, jak na policzkach jest troszkę więcej podkładu. Ja rezygnuję raczej z dodatkowej warstwy, jeżeli chodzi o, nie wiem, żuchwę czy brodę, natomiast widzę, że podkład delikatnie przykrył jakieś tam niedoskonałości, mam taką kaszkę, nawet nie, takie pozostałości po niedoskonałościach, więc to wszystko mi się ładnie też goi. Ale powiem Wam, że druga warstwa moim zdaniem o wiele ładniej wygląda, także naprawdę ten podkład się ładnie też tapia, nie tworzy efektu ciaska, ja nie widzę absolutnie żadnych podkreślonych suchych skórek i faktycznie ładnie wygląda na skórze, także moim zdaniem ta druga warstwa działa na plus i skóra wygląda, zobaczcie, nadal naturalnie, nadal mamy ładne krycie, nie mamy efektu ciastka, nie mamy przesuszonej skóry, także ta baza również, mam wrażenie, że działa na plus, jeżeli chodzi o cały makijaż, bo tak ładnie to wszystko wygładza i bluruje. Zrobiłam rozświetlenie, także tego nie zabraknie również, jeżeli chodzi o korektor. Ja szukam takich lekkich produktów, więc użyjemy sobie rozświetlającego korektora. On również, jak wszystkie pozostałe produkty, jeżeli chodzi o tubki, ma taki aplikator, więc nakładamy sobie odrobinę na dłoń. Ja mam kolor akurat, już Wam mówię, 02 Natural Beige. Także uznałam, że to będzie fajny kolor. Rozgrywamy go sobie i nakładamy gąbeczką, tworząc taki właśnie pod oczami trójkąt. Pamiętajcie o tym, żeby nie robić kropek i nie robić sobie pandy pod oczami, tylko raczej budować taki właśnie trójkąt pod oczami, żeby to rozświetlić, żeby ten efekt uwypuklenia i rozświetlenia właśnie uzyskać za pomocą takiego triku. Nie będę go nakładała tak dużo na powiekę, ponieważ mam bazę, więc zaraz jej użyjemy, zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzać. Więc tylko wyrównam koloryt i nałożę sobie bazę na powiekę. To jest, słuchajcie, baza w takiej też tubce, eyeshadow primer. I ona ma, słuchajcie, taki aplikator. Czy ona ma kolor? Bardzo delikatny. Jest taka raczej sucha, jeżeli chodzi o wykończenie, z tego co widzę. I bardzo mało się nakłada na pędzel. To jest czasami plus, czasami minus, w zależności od tego, ile chcemy spędzić czasu na aplikacji bazy i ile jej faktycznie potrzebujemy. Ona ma taki... Na początku myślałam, że ona ma grudki, ale pod wpływem ciepła naszych dłoni, palców, ona się ładnie rozprowadza i przede wszystkim nie roluje. Ale zobaczymy, jak to będzie z cieniami, jak to się przegryzie z podkładem, korektorem. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja nauczyłam się stosować bazę pod oczy, także tego triku Wam również nie odmawiam. Również w makijażach, ponieważ wtedy naprawdę się ładnie utrzymują, cienie nie rolują i faktycznie baza tworzy taki efekt przyklejenia się cieni i wtedy przedłuża trwałość naszego makijażu. Zanim przejdziemy do kolejnego kroku, chciałam Wam zwrócić uwagę również na opakowania, w których są zamknięte produkty marki PSE. Taka mała lektura przed makijażem, tutaj wszystkie składniki są opisane, jaka technologia została wykorzystana do wyprodukowania danego kosmetyku, na przykład w podkładzie mamy wykorzystany olej z nasion czarnej porzeczki i według producenta wykorzystali oni taką właśnie technikę ultradźwięku, dzięki której zamknęli właśnie składniki aktywne w nanostrukturach, by nasza skóra mogła czerpać na co dzień z tego produktu, więc tutaj naprawdę bardzo ciekawe rzeczy są napisane, więc warto przed nałożeniem makijażu albo już po do kawy poczytać sobie, co się w ogóle znajduje w tych produktach. Teraz przechodzimy do pudru. To jest, słuchajcie, puder, który ma przedłużyć nam trwałość naszego makijażu z olejem z nasion czarnej porzeczki, zamknięty w nanostrukturalnych nośnikach lipidowych, dzięki którym substancje aktywne wnikają w głębokie warstwy na skórkę. On ma też wygładzać naszą skórę i ma taką kremową podobną konsystencję, także zobaczymy. Ja mam kolor 03 Sun, także jak widzicie, kolorystyka raczej idzie w kierunku 02-03 u mnie i będę oczywiście nakładać ten puder pędzelkiem. Możecie oczywiście za pomocą gąbeczki również to będzie ładnie wyglądało. Ja oczywiście wykonturowałam najpierw buzię na mokro, więc tutaj standardowo produkty brązujące również poszły w ruch przed nałożeniem pudru. Ja tak zawsze robię. Uwielbiam właśnie wykończenia produktów kremowych. One mi też budują makijaż.
Puder, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolorystykę, moim zdaniem ma fajną. Także zobaczymy. Ładnie pracuje na twarzy. On tworzy takiego właśnie efektu ciastka. Zobaczcie z bliska. Ładnie to wygląda. I też zwiększa krycie naszego podkładu, zauważyłam, więc ładnie się tutaj dopasowuje. Kolor jest idealny. Możemy oczywiście zagruntować puder na szyi, bo też tam nałożyłam podkład, ale to wszystko moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Nie mam bronzera marki Poeze, ale użyję ostatniego hitu, który Wam pokazywałam w produktach drogeryjnych. To jest naprawdę rewelacyjny puder brązujący, bronzer w zasadzie od marki Catrice 035 Universal Bronze. Muszę Wam powiedzieć, że świetnie mi się nim pracuje, tak naprawdę nakładany obojętnie jakim pędzlem, wygląda dobrze na twarzy, jest delikatnie ciepły, ładnie pracuje z podkładami, które nakładam, więc to jest naprawdę efekt, który lubię na mojej buzi i ten bronzer jest naprawdę bardzo dobry. Jakościowo jest świetny, no i moim zdaniem w dobrej cenie, więc warto mieć takie perełki. Na przykład sobie dołożyć do lepszego podkładu, natomiast ten podkład od marki Poeze mi bardzo chwaliłyście, także byłam niezmiernie ciekawa jeszcze przed samym testem. Jak Wam pokazywałam na Instastory, zrobiłyście mi na niego dobrą reklamę, więc byłam też pozytywnie nastawiona i faktycznie ładnie wygląda na skórze, ma takie naturalne wykończenie. No i jak widzę, pracuje dobrze z innymi produktami, ale zobaczymy efekt finalny, jak wykończymy makijaż. Jeżeli chodzi o róż, to użyję tym razem cienia foliowego do powiek. Bardzo go lubię, zresztą widać po zużyciu, że faktycznie długo ze sobą już pracujemy. To jest cień foliowy w kolorze Rose Gold. Mam też w ramach rozświetlacza kolor Quartz, także Wam też polecam. Ostatnio Wam pokazywałam w takich drogeryjnych perełkach. Także sięgam po ten pędzelek, którym nakładałam bronzer i delikatnie rozpromieniam sobie kości policzkowe. Naprawdę to ładnie wygląda, bo mamy jednocześnie efekt liftingu i takiej świeżej, poczętej skóry, więc polecam Wam wykorzystywać często cienie do powiek jako róż. Bo macie tak naprawdę produkt dwa w jednym, troszeczkę oszczędności, ale myślę, że będziecie ogromnie zadowolone, bo ten kolor jest po prostu przecudowny. Muszę Wam powiedzieć, że z makijażem oka bardzo szybko poszło, ponieważ jako cień wykorzystałam właśnie Rose Gold, cień foliowy na powiek, on bardzo ładnie odbija światło. Przede wszystkim stwarza efekt takiej właśnie wypoczętej powieki. Jest to bardzo szybka aplikacja, prosta, nakładam po prostu albo palcem, albo wykorzystujemy do tego jakiś puchaty pędzelek, nakładamy go, więc naprawdę tutaj bardzo szybko i sprawnie poszło, bo ten cień po prostu sam na powiece prasuje. Natomiast jeżeli chodzi o wykonturowanie powieki, użyłam ponownie mojego ulubionego bronzera ostatnio z Catrice, czyli Sun Glow, i to jest efekt, który bardzo lubię, przede wszystkim połączenie tych dwóch produktów, ponieważ skóra wygląda po prostu świeżo, promiennie, ten efekt jest naprawdę bardzo fajny i dodatkowo dołożyłam maskarę właśnie marki Poeze Black Than Black Volume and Care Mascara i to jest przede wszystkim tusz, który bardzo ładnie unosi, rozdziela rzęsy i stwarza taki efekt volume, czyli zwiększa naszą objętość i ładnie bardzo rozdziela rzęsy, faktycznie je podkręca, pogrubia, także jest to efekt tak naprawdę kilku efektów w jednym, także to jest bardzo fajny i dobrej jakości tusz, zresztą to nie jest już pierwszy raz, kiedy Wam go pokazuję. I teraz będziemy sięgać po produkty do ust. Poeze wypuściło takie sety, możemy sobie dobrać po prostu kolorystycznie. Ja z myślą o nadchodzących walentynkach wybrałam piękną czerwoną pomadkę i to jest, słuchajcie, pomadka od marki Poeze w kolorze 44. Piękna, taka satynowa, bym powiedziała, czerwień. Ona naprawdę się będzie ładnie prezentowała na ustach, natomiast do naszego zestawu jest również dołączona konturówka. W niektórych zestawach jest ona kolorowa, ja akurat mam do mojej czerwieni taką transparentną, którą po prostu obrysuję usta. Przepraszam, ona nie jest transparentna, tylko to jest kolor czerwony i nią obrysuję usta. Mam już tak fajnie nawilżone, więc bazę mam. Ale powiem Wam, że bardzo dobrze się pracuje tą konturówką. Ona jest idealnie przede wszystkim natemperowana, ale tak sunie po ustach. Ja nie lubię takiego efektu, jak w przypadku brwi lubię takie właśnie suche wykończenie. Ona jest po prostu wręcz satynowa. Ona idealnie sunie po ustach. Dziewczyny, to jest naprawdę rewelacyjna konturówka. Pięknie i przede wszystkim precyzyjnie wyrysowuje linię. Zobaczcie, jak u nas sunie po ustach. I teraz taki trik makijażowy. Możecie obrysować całe usta, ale możecie też wypełnić usta konturówką, więc ja to zrobię i zaraz przejdziemy do aplikacji szminki.
Konturówka nałożona, bardzo precyzyjnie się pracuje z tym produktem, ładnie wyrysowuje krawędzie i przede wszystkim też dobrze wypełnia usta w środku. Nie jest za sucha, ma taki satynowy efekt na ustach. I teraz przechodzimy do pomadki. Mówiłam Wam, że to jest kolor 44. Bardzo ładny, taki ciepły odcień, więc nakładamy. I jak już macie tak naprawdę nałożoną konturówkę, to nie musicie tutaj za dużo wykonywać pracy nakładając pomadkę. Po prostu idziemy po kolorze, który już nałożyłyśmy na usta. Jak to Nathan mówi, na pewno zrobię tą pomadką stemple, także to nie jest matowy efekt jak najbardziej, tylko taki bardziej satynowy, soczysty. No idealny moim zdaniem na wyjścia, także tutaj makijaż tak naprawdę już jest skończony. Dajcie znać, jak Wam się w ogóle podoba. Wyczeszemy, słuchajcie, ładnie przygotujemy sobie włosy. Zakładamy jakąś kreację, test pomadki. No delikatnie, słuchajcie, się odbiła, ale takiego efektu się spodziewałam, zwłaszcza, że no nie jest to, słuchajcie, matowa pomadka, ale takie też warto mieć, ponieważ one naprawdę tworzą taki efekt soczystych, nawilżonych ust, więc pamiętajcie oczywiście o tym, żeby zawsze pod każdą pomadkę nakładać coś nawilżającego. Ja akurat mam tą maść, bardzo Wam polecam, zresztą faktycznie wyleczyła mi usta, miałam takie popękane, więc no robiąc makijaże, tutoriale, wskazane jest, żeby się szybko ratować i takich produktów poszukuję również dla Was, więc koniecznie wpadnijcie na tiki pielęgnacyjne. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodobał, to był naprawdę krótki tutorial makijażu walentynkowego. Także co, zapraszam Was do kolejnych filmów, do kolejnych makijaży, na pewno ich nie zabraknie na kanale. Mam nadzieję również, że miło spędziłeś czas, taka pogadanka o kosmetykach marki Paese, ale muszę Wam powiedzieć, że dobrze mi się na nich pracowało. Jeżeli chodzi o podkład, to naprawdę wygląda bardzo ładnie na skórze, wygląda przede wszystkim naturalnie. Takiego efektu szukałam przy jednoczesnym kryciu, więc krycie mi zapewnił. W skali od 1 do 5 krycie moim zdaniem tak na czwóreczkę. To nie jest bardzo mocne krycie, to nie jest efekt szpachli, nie wiem, kamuflaża, ale jest to produkt, który zakrył mi wszystkie niedoskonałości, bardzo ładnie wygładził skórę i faktycznie przychylam się, że efekt finalny jest naprawdę bardzo ładny na skórze twarzy. Ja bardzo lubię ich maskarę, naprawdę wielokrotnie po nią sięgam, często wykorzystuję w tutorialach, także to nie jest pierwszy raz, kiedy Wam ją pokazuję. Pomadka mi się bardzo podoba, no i moja największa miłość to jest oczywiście cień foliowy, który możemy wykorzystać na dwa sposoby. To też chciałam Wam przemycać dziś na kanale, żebyście używały kilku kosmetyków, naprawdę na wieloraki sposób, także żeby one Wam zastąpiły jednocześnie często balsam, jakąś maść, czy w tym przypadku cień oraz róż do policzków. Baza jak najbardziej, zobaczymy jak ona będzie się sprawdzać po całym dniu, także za chwilkę do Was wracam, pokażę Wam jak ten podkład wyglądał po całym dniu. Popracujemy sobie, zaraz wyjdę na spacer, mam nadzieję, że zdążę dogonić Natana i Ksawcia. Więc mam nadzieję, że taki efekt Wam się finalnie podoba. Bardzo delikatny, możemy sobie zamienić kolor szminki, tak naprawdę to jest też makijaż dzienny, ale muszę Wam powiedzieć, że w walentynki chcemy się czuć swobodnie, wyglądać kobieco, jednocześnie świeżo i tak romantycznie. Także to jest efekt mojej pracy z produktami Paese w wersji romantic. Także co, jest godzinka, dokładnie już Wam mówię, 11:20, widzimy się za 8 godzin i podsumujemy sobie wszystkie produkty, które dzisiaj użyłam. Dobra, dziewczyny, wracam do Was z podsumowaniem, mam nadzieję, że będzie krótko, zwięźle i na temat, ale zwykle w podsumowaniach nie mogę się jakoś z Wami rozstać, także tak już mam, dziewczyny. 19:21, także minęło równo 8 godzin od kiedy Wam się ostatnio pokazywałam i zacznę może od produktu, które najpierw nakładałam, czyli bazę i podkład, bardzo kompatybilne ze sobą kosmetyki. Jak nałożycie bazę, to tak naprawdę na bank podkład będzie wyglądał na niej fenomenalnie. One się przegryzają ze sobą, to są takie produkty, które ładnie ze sobą cały dzień pracują, baza ładnie wygładza, a podkład ładnie w ciągu dnia nawilża. Miałam wrażenie, że to jest taki podkład idealny na dzień, kiedy się nie boicie nakładać tego produktu, macie pewne, że będziecie miały dobry kosmetyk, on się nie będzie ścierał, nie będzie się wyświecał, będzie dawał Wam duży komfort noszenia, także do pracy w ciągu dnia jak najbardziej Wam przetrwa te 8 godzin. Duży plus za to, że Paese uświadamia klientów, co jest w środku pudełeczka, co jest w środku opakowania już samego kosmetyku, składniki, technologia, jaką wykorzystała do tworzenia danego produktu, także bardzo fajny. I to jest faktycznie taki everyday foundation, także na co dzień bardzo fajny. Ja jestem z niego ogromnie zadowolona. Przechodzę teraz do korektora rozświetlającego, który ładnie rozświetlał na samym początku, ale później stworzył taki efekt skorupki na skórze, także to mi się nie podoba. Tego produktu nie będę dalej stosować, z uwagi na to, że po prostu tworzy efekt takiej zmęczonej skóry, roluje się, zbiera i przede wszystkim
takie ciapki się porobiły pod oczami, także raczej nie zwracam na to uwagi, tak jak spojrzałam w lustro, to mówię, że coś jest nie tak. Przyjrzałam się, to faktycznie po prostu cały się zebrał korektor, nieładnie, niestetycznie wygląda już po 3-4 godzinach, także tego produktu Wam akurat nie polecam. Natomiast sztosowym produktem moim zdaniem jest puder, który zwiększa faktycznie krycie Waszego podkładu, wygładza skórę i to jest, muszę Wam powiedzieć, że taka fajna też alternatywa naszego ulubieńca, który króluje na moim kanale, czyli Hehan After Makeup Cashmere Powder. Bardzo podobny produkt, bo utrzymuje faktycznie sebum przez cały dzień, ładnie wygładza skórę, zwiększa krycie, kolor też jest fantastyczny, także rewelacja. I wszystko, słuchajcie, dzisiaj pracowało na nowym kremie, który Wam pokazywałam na Instagramie, Urang Raw Ceramic Cream. To jest krem na bazie właśnie wody różanej, oleju różanego, masła shea, oleju macadamia i ceramidach. Także zauważyłam, że bardzo ładnie pracują na tym kremie wszystkie podkłady, które ostatnio stosuję, także zobaczymy, czy się polubimy z tym kosmetykiem na dłuższą metę. Na razie tylko Wam go zapowiadam. Fajna konsystencja, chociaż na początku miałam takie wrażenie, że jest za ciężki dla mojej skóry, ale on się przegryzł, ładnie nawilża skórę, no i taki jest efekt fajny, jak się obudzimy. Także dam Wam znać, dziewczyny, na bieżąco. Także mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się spodobało. Jeszcze wrócę może do pomadek tak na szybko, bo jeżeli nie lubicie wersji satynowej albo chcecie coś tak na co dzień, to PAEZY, przypominam Wam, że wypuścił super serię Best Friend. Moją ulubioną, bo do znudzenia Wam pokazuję te wszystkie kolory na kanale. Tym razem mam na ustach 030 Isabel. Fajny taki rozpromieniający kolor, także jeżeli byście gdzieś tam przechadzały się obok tych pomadek, to go wrzućcie do koszyka, bo to są fajne matowe pomadki takie na co dzień, do pracy. Wrzucacie, nakładacie, nie martwicie się, że po prostu Wam się wyje, gdzieś tam się zetrze, przesunie. Natomiast na wyjście jak najbardziej satynowe odcienie są piękne, soczyste usta, takie kuszące, no naprawdę na wyjście rewelacja. Także co, mam nadzieję, że było krótko. Ja się z Wami żegnam, dajcie znać, jak to podsumowanie, w ogóle jak te produkty PAEZY, co macie już z tych kosmetyków, które dzisiaj pokazywałam i faktycznie, jakie macie na ich temat odczucia. Także ja się z Wami cieplutko żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach, będzie dużo testów. Mam nadzieję, że marka PAEZY również się pojawi w tych testach, bo bardzo ją lubię. Jest przystępna cenowo. No i po raz kolejny podkreślam, że fajne jest uświadamianie klientów, co się faktycznie znajduje w środku. PAEZY idzie w dobrym kierunku. Także testujmy takie marki, polskie marki, które już za granicą naprawdę zbierają oklaski za jakość. Super rewelacja. Ja się oczywiście podpisuję pod tymi kosmetykami. No tego nie pod korektorem, ale to słuchajcie, nie było tego. Także co, widzimy się w kolejnym filmie, ściskam Was cieplutko, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!